Cześć kochani, dzisiaj krótko podpowiadam, jak powiedzieć, że nie masz na coś czasu w trzech głównych angielskich czasach. Zapraszam. Kiedy chcesz powiedzieć, że nie masz na coś czasu, powiesz po prostu I don't have time for it. Ja nie mam na to czasu. Lub też I don't have time to do it. Ja nie mam czasu, aby to zrobić. W czasie przeszłym powiesz I didn't have time to do it. Ja nie miałam czasu, aby to zrobić. Lub też I didn't have time for it. Ja nie miałam czasu na to, tak? Natomiast w czasie przyszłym powiemy po prostu I will not have time to do it. Ja nie będę mieć czasu, aby to zrobić. Lub też I will not have time for it. Ja nie będę mieć na to czasu. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam, Kate.